I zaczynamy trzeci epizod pod tytułem Izolacja. Nice. Porzucić zahamowanie i w pełni poddać. Więc się będzie jakaś izolacja w tym odcinku. To jest znakomicie, jeśli chodzi o horrory. Wszyscy obecni ślubują, że zdejmą odzienie na mężczyznę. Chris, to poważna sprawa jest. Jestem śmiertelnie poważny. Okej, więc rozpoczynamy zabawę z duchami. No dobra. A będzie fajnie. Ashley, może jako osoba świeżo nawrócona zostaniesz dziś naszym medium? Jesteśmy poważni w takich sytuacjach. Nie będziemy czy sobie ktoś tu jest? Jaja robili. Czy ujawnisz się nam, jeśli tu jesteś? To chyba trzeba złapać za to. Nice. Hej, patrzcie. A któryś z was? Ja nic nie ruszałam. Znów się rusza. Ktoś tu troluje. Co to za słowo? Chwila. Jak to możliwe? To ty ruszasz? Przysięgam, samo się rusza. Ja pierdolę. Pomocy? Help. Jak mamy pomóc? Nie wiem, co to ma znaczyć? Musimy wiedzieć, kim jest, jeśli mamy pomóc. Kto potrzebuje pomocy? Kim jesteś? Ha! O! Porusza się! Okej, S. I. O. S. T. R. Siostra! Siostra? Ale czy ja? Ach, dajcie spokój, serio? Sztuldziób! Spytaj, czyja siostra. Josh, to a sam nie możesz spytać? Okej, dobra. Która z nich w takim razie? Ashley, spytaj, kto to. Nie możesz spytać po prostu, kto to? Nie wiem, Hannah, powiedzmy. Z kim teraz rozmawiamy? Hannah? Czy to ty? O Boże! Tak! Dobra decyzja. Josh, okej? Okay? Jest okej. Okay. Na pewno, bo możemy przestać. Nie. Stary, to nie wstyd. Chcę wiedzieć, co powie. Nie wiem, od czego zacząć. Pomyśl, jeśli to naprawdę jest Hannah, to może dowiemy się, co się wtedy stało. Dobra, róbmy Josh. I tak. Wytrzymam. Okej. Okay. Mhm. Niech pomyślę. Znowu decyzje. Co się stało, czy przeproś? Co się stało? Hannah, tęsknimy za tobą. I wiadomo. Chcemy wiedzieć, co ci się stało. Powiesz nam? Co nie się ma stało? Co przepraszać, to już za późno na przeprosiny. Ty? Słabo mi. Zdradzona. O co jej chodzi? A, wciąż się rusza. O Boże. Z, A, B, I, Z, A, nie. Zabita? Przecież ich nie zabiliśmy. To był tylko żart. Ej, Ash, uspokój się, okej? Okay? Musimy dowiedzieć się więcej. Przepraszam, bardzo przepraszam. O co im chodzi? No weź spytaj, co się stało. No tylko tak się dowiemy. Spytaj, Ash. Co oni tak na mnie spinają, no? Zbadaj, kto cię zabił. Kto cię zabił? Okej. Okay. Kto cię zabił? Hannah, kto to był? By? Zabójca. I? By? Biblioteka. Słuchajcie, może coś jest w bibliotece. By? O? Wy? U? Dowód. Jest jakiś dowód? Biblioteka. What the fuck? Jezus wow. Maria! Chris! Wiecie co? To jakaś ściema. Bez sensu. Josh, nie wiem, co tu się dzieje. Słuchajcie. Nie wiem. Może myślicie, że ogrywając sobie ze mną pomożecie mi poradzić sobie z cierpieniem czy coś, ale to nie jest fajne. Josh, nie! Przecież to ty chciałeś użyć tablicy. Ej, uspokój się. To nie jest wina. Nie będę tego słuchać, okej? Okay? Jesteście żałośni. Jaka drama znowu, kurde. Trzeba za nim pójść? Nie, wyliżę się, tylko dajmy mu trochę czasu. Ja go nie winię, to było chore. Wskaźnik po prostu odleciał ze stołu. Jeśli to twoja sprawka, to odwaliłaś naprawdę niezły cyrk. Co? To nie byłam ja! Sprawdźmy to!
Przeszukajmy tę bibliotekę. Kurna, to jakieś duchy są nawet zaangażowane w te rzeczy. Chyba że to jakiś trik. Ktoś to ustawił, nie wiem, nie mam pojęcia. Albo duchy, albo jakiś trik, kurde. Nie mam pojęcia, w jaką stronę pójdzie ta gra, czy będą tutaj jakiekolwiek duchy. Czy będzie bardziej realistyczny z... Nie wiem. Okej, dobra, sterujemy Mike'iem. Jessica, no daj spokój. Hej, Jess. Kotku, jesteś tam? Fuck. Ja po prostu jestem taki doświadczony, że wiem, kiedy będą jumpscary. Po prostu jak są takie przybliżenia, to ja się odsuwam od razu. Co to cholerstwo w ogóle tu robi? Chociaż czasami trudno to przewidzieć. Grałem wiele horrorów chyba i teraz już wiem. Mój sens jest życia. Obiecuję, że cię nie zamorduję, jak cię... Jezu, okej! Okay. What the fuck? O mój Boże! I o tym mówię, czasami nic nie wiadomo. Nie! Wiesz, wcale! Czekaj, muszę to zobaczyć! Nie. Jumpscare na jumpscare'ze. Nagrałaś to? Patrz na swoją minę! Wystraszyłem się, Jess! Nie możesz tak sobie wyskakiwać, to sam środek lasu, jest strasznie! No co, ty wystraszyłam właśnie. Się! Jeśli wyślesz to komuś, to cię... To co? Chyba... zabiję. Zabiję. Nie wiedziałam, że masz taki fajniusi kobiecy głosik, Michael. Wygląda na to, że ludzi najlepiej poznaje się napędzając im stracha. Musisz się lepiej... Dobra, wygrałaś. Dobra, wygrałaś. To nie były zawody, kochany. Ale wygrywam. Jak zawsze. Aha. Tak se tłumacz, mała. Aha, płacz dalej, Romeo. Ciekawe, co z tego wyniknie. Więc cały czas trzeci epizod, nic się w sumie takiego nie dzieje. Nie było żadnych poważnych decyzji, nikt nie wpadł w tarapaty, wolno się rozwija. Ale lubię, jak się wolno rozwija. Wtedy są dobre horrory. Ten klimat się buduje. A trzeba przyznać, klimat całkiem dobry ma ta gra. Chociaż pełno jumpscare'ów. Myślisz, że ktoś krzyczał? Nie, pewnie tylko jakaś... No tak, to brzmiało totalnie jak wiewiórka. Brrr, strasznościowo. Co ty jesteś taka wolna? Szybciej! Co? Słyszałeś to? No. Nie. Halo! Jest tam kto? Halo. A, tak się strzela, okej. Wow. Tu coś mało nas nie zabiło. Aktualizacja statusu. Dobra, idziemy dalej. Gdzie my idziemy? Do tego budynku? A no tak, jesteśmy chyba bardzo blisko, przecież nie? Urocze. Jest dokładnie tak, jak mówiłeś, Mike. Cześć, co? Chatka jest cudowna. Ta. To jest to? Co to za chatka beznadziejna? Come on. Wcale nie wygląda dobrze. Nie chcę nikogo straszyć, come on. To może tylko doprowadzić do jakichś złych rzeczy. Hej, obczaj tę maskę. Co to? Dziwaczna jest, nie? Straszna. Podoba ci się? Misiam się?
Mike! Miziamy się, co? No dobra, twoja strata. Fajna ta maska. Ktoś już wcześniej był w tej masce. Więc to może kryjówka tego bandyty, zabójcy, który gdzieś nieopodal się czai już. Wow! Wow, wow, wow! Nie ma to jak 4 jumpscare w minutę po prostu. Przesadzam, w minutę, ale... Co to ma być? Jezu! Chyba nie chcę wiedzieć. Jezu, co to za straszne odgłosy? Okej. Kto to zrobił? To okropne. Jezu, chyba się z tego nie wyliczę. Zabij. Hej, staruszku. O mój Boże, no biedaczysko. Już dobrze. Już w porządku. Mike, on tak strasznie cierpi. To już długo nie potrwa. Okej, staruszku? Już niedługo. Wow, wow, wow. Jezu, co to kurwa było? Skąd mam wiedzieć? Ten jeleń po prostu znikł. Trzymaj się ścieżki. Zostań na ścieżce, to już blisko. Mam nadzieję, że dobrze. Dawaj szybko, ktoś nas goni. I to chyba nie jest niedźwiedź. O fuck! Pomóż! Pomóż jej! Wstawaj, musimy wiać! Przecież wiem! Nice! Dobrze zrobiłem! Co? Miałem to pod kontrolą. Cały czas. Tak. Nie pierdol! Nie, 100%. 100%. 110. Kurde, czuję się jak po jakimś maratonie. W sumie słusznie. To był niedźwiedź? Tak, na pewno. Na pewno. Bardzo szybkie. No, nawet go nie widziałam. Ej, to coś tu nie wparuje, obiecuję. Słowo. Ta, skąd ta pewność? Z tego, co pamiętam ze szkoły, niedźwiedź nie potrafił otwierać drzwi. Do samochodu potrafią, widziałam. To? Gdzie? W internecie. Naprawdę? Okej. Okay. Ale to nie jest internet, Jess. To rzeczywiście. No nie. Ciekawe, skąd ten film był nagrany. Po prostu z internetu czy z rzeczywistości. Okej. Co za tłumaczenie, nie. Prawie. Ups. No tak, normalka. No tak. To nie jest przytulny domek, który obiecałeś, Mike. Fakt, trochę. Jak to nie? Wiesz, tu jest kominek. No, możemy podgrzać atmosferę i bez niego. Mike, jestem damą, a dama potrzebuje romantycznej scenerii. Okej. Dama chciałaby się wtulić w swojego faceta w blasku płomieni, z kominka i przy nastrojowym świetle. Jak zaczniemy się o siebie ocierać, też zrobi się nastrojowo. Mike. Tak. Ale wymagania. I oświetlenie. Tak. Moja pani. Ja nie mogę. Tak trzeba się starać. Co my mamy zrobić? No, to załatwi kwestię nastroju. Wystarczy? Ciekawe, czy tutaj też mogą być jumpscary jakieś? Dobra. Coś mi wyjdzie z kominka. No to wszystko gotowe. Gdzie są zapałki? Gdzie są zapałki? Szukamy zapałek.
Jeśli nie chcesz baraszkować z bryłą lodu, to może rozpal wreszcie ten ogień i to szybko. Ja nie mogę. Co za kobieta. A może chcę baraszkować z bryłą lodu? Cholera, kurwa. Mike! Co? Niech to szlak! Co? Gdzie on jest? Ale co? O co telefon! Nie ma go! Zniknął! Czaisz? Jess, powoli. Co zginęło? Mój telefon, Sherlock! Wiadomo! Morden, no nie! Musiał mi wypaść na zewnątrz. A, słabo. Jak go nie znajdę, starzy po prostu mnie zabiją. Przecież możesz kupić nowy. To już chyba czwarty w tym roku. Okej, okay. Wow. Okej. Okay. Dobra, pomogę ci go szukać. Musi być na zewnątrz. Tak. Na zewnątrz jest niedźwiedź. Boże, grasuje teraz cały ten niedźwiedź. Także wybacz, sorry. Dobra. Przynajmniej nie musimy podejmować decyzji. Na pewno bym nie wchodził na zewnątrz z tym. Okej, mamy zapałki. Do domu wrócimy? W piecu napalimy. Nie mogłeś się doczekać, żeby to powiedzieć, przyznaj się. Nice! Za pierwszym razem. Jestem panem ogniem. Bardzo ładnie. Brawo. O. Dobra, więc możemy przejść już do rzeczy? Czy jeszcze masz jakieś wymagania, kobieto? No dobra, moja pani. I co teraz? O, tak. Aha. Nie, ktoś nas podgląda! O kurna, do czego tutaj dojdzie? I tak niczego nie zobaczymy. Nie, nic nie zobaczymy niestety. Proszę bardzo, wiadomo. Mike! Co to było? Nie mam pojęcia. Sprawdzić, proszę! What the fuck? Nie ma co. Nie wiem, tutaj? A może byśmy razem sprawdzili? Wybite okno! O! To chyba komórka. To twój telefon! Że co? Jak to mój telefon? Nie wiem, po prostu... Kurna, ten niedźwiedź to był pomocny. No to kurwy nędzy, cholera jasna! Co? Te żałosne dupki pewnie za nami polazły i teraz w kulki sobie lecą, akurat kiedy chcemy zabrać się do roboty. Robota... Hej! Ej, zjeby! Do was mówię! Wiem, że tam jesteście! Co zaraz się przeziębisz! Aż tak bardzo chcecie nam popsuć zabawę? No to wiecie co? Nie dacie rady! Nie uda wam się tego zepsuć! Michael i ja będziemy się pieprzyć! Dokładnie tak! Będziemy się ostro bzykać! I to na całego! Także miłej zabawy, bo my na pewno się zabawimy! To się nie skończy dobrze. What? Nice. Czy to oznacza, że jedna osoba już zginęła? Myślisz, że to naprawdę... To już złe decyzje podejmuje, fuck! Sama nie wiem. Nie! Chcę, żeby to było one, czy można było ją uratować? A może jeszcze żyje jednak? No, musimy się przekonać. Kurna, pewnie jeszcze żyje raczej. Okej, okay, idziemy. Gramy tymi, Ashley i Chrisem. Co się stało z tym Joshem? Gdzie on poszedł? Josh naprawdę się wystraszył podczas seansu. A, chciał pokazać, że wszystko było z nim okej, ale... Może nie powinniśmy wspominać o siostrach. No ale przecież po to tu wróciliśmy. Tak, ale urządzenie seansu
To jednak co innego. Może przesadziliśmy. Nie można tutaj światła zapalić, no come on, no. Ja pierdzielę! Wszystko okej? Tak, chyba tak. Jest. Co? Duchy po prostu. Co to było za książkami? Przycisk. Co to jest? Jakiś przycisk? Na co to komu przycisk? Dobre pytanie. Mam go wcisnąć? Do tego w sumie służą przyciski. Nie mamy innego wyboru. Robimy to. Oczywiście. Jesteśmy w jakimś filmie, czy co? Oby to była komedia romantyczna. Proszę Washingtonów, to w końcu oni mają w domu tajne przejścia. Może nawet o tym nie wiedzieli, to bardzo stare miejsce. To co? Zaglądamy tam? Panie przodem. Nie. Ty idź. Ta, dzięki. No ty idź, no co jest? A, okej. Więc tym gościem sterujemy. Ktoś nas obserwuje. Mogę to odwrócić? I co? Wow, co znalazłeś? Dorwę jej i spuszczę im krew jak prosiakom, a potem obedrę ze skóry. 16 lat? Czekałem 16 lat na słodziutką Hanno i Beth. Co? Jasny gwint. Nie no, szczerze, no nie można ukrywać takich dobra, rzeczy, no come on. Nie chcę cię straszyć, ale spójrz na to. Co? Please, co to jest? Myślę, że to właśnie o tym wspominała tablica. Wskazówka? Tak, to list. Pokaż go. To są pogróżki. Chris, robi się poważnie. Musimy znaleźć Josha. Teraz, już. Kurna, ukrywać takie poważne rzeczy, no... Ja bym raczej nie ukrywał, no... Lepiej, żeby wszyscy o wszystkim wiedzieli, jaka jest sytuacja. Okej, więc gra chyba chce, żebym poszedł tędy. Co to było? Więc pójdźmy tędy. Już tutaj byłem wcześniej. Jezu, jak to jest creepy, ja nie mogę. Co to jest za gra? Gra robi robotę, trzeba przyznać. Myślisz, że ktoś naprawdę polował na Hanę i Beth? Jeśli nie mam tak, pojęcia. To naprawdę strasznie posrane. Nie chce mi się tego czytać. Nie wiem, czy to coś ważnego. O, okej. Okay. Chyba napisała to mama Josha. Tak, ona próbuje wyprostować jakieś sprawy z rdzennymi ludami, czy coś w tym stylu. A, zła karma jest tu od bardzo dawna. Kurna, znowu czuję jumpscary na mojej twarzy, które zaraz mi wyskoczą. No, można wyjść na zewnątrz? Dlaczego tu nie ma światła, no? Przecież włączaliśmy jakiś tam generator w piwnicy. Chociaż to było raczej tylko na wodę. Nie daje mi spokoju coś, co widziałem wcześniej sam. Czyli? Taki plakat ze zdjęciem poszukiwanego, jak w westernach, wiesz? No i? A sam była pewna, że ktoś za nią łaził tam na dole. Czyli... Co, myślisz, że na tej górze jest z nami jakiś przestępca? Na automatycznej sekretarce, którą znalazłem, była nagrana wiadomość. Dzwonił jakiś sierżant i mówił coś o jakimś gościu, który właśnie wyszedł z więzienia i że nic nie dało się z tym zrobić. Co masz na myśli? To było jakby ostrzeżenie. Więc mamy tego faceta, o którym czekaj, mówiłem. Czekaj, jakiego faceta? Tego, który groził Washingtonom. Twierdził, że chce się zemścić i że chce puścić to miejsce z dymem. Znalazłem... Ten list od psychola. Chris, jeśli tak chcesz mi poprawić samopoczucie, to wiesz co? Jesteś zwolniony. A może ja chcę ci po prostu ostrzec tylko. Słyszałaś? To był Josh! To było z kuchni. Josh! Josh! To chyba znowu jakieś żarty, no naprawdę. Wszystko okej? Zaraz! Cię! Na trzy, dobrze. Aż! Hey! Wow! Oh, fuck! No i tyle. To jest nasz zabójca. Przestępca. Kurna.
Nie no, typowy horror. Tak jak Piątek 13 na przykład. Jest zabójca, jest grupa nastolatków, nie wiem czy nastolatków, młodych osób. Zapalił świeczkę zabójca. I co, to by był koniec tego epizodu już? To strasznie szybko. Ile ja grałem? Poprzedni epizod miał 50 minut, ten będzie miał 20 ileś? 30? No witam, analityka. Psychologa. Pozwól, że pokażę ci zdjęcia osób, które udało ci się poznać, polubić. Oj, decydujemy, kogo bardziej może wolę. Wcale nie lubisz ich tak bardzo, jak to pokazujesz. Cóż, to jest ćwiczenie na szczerość. Powiedz, którą osobę z każdej pary najbardziej lubisz. Twoja odpowiedź jest naprawdę bardzo ważna. Tak myślałem, że będzie... Josh czy Sam? Josh to jest troll, wolę Sam. Ona jest miłą osobą. Przejmuje się innymi. Emily czy Matt? Emily to jest rak, ona się tam kłóci ze wszystkimi. A Matt w sumie jest spoko, wolę Matta z tej dwójki. Dawaj dalej. Chris czy Ashley? Oboje są fajni, kurwa, nie mam pojęcia. Oboje są fajni, wolę dziewczyny, hech. Więc weźmiemy tak. Wolę Jessica czy wolę Majka? Nie mam pojęcia. Majka? Nie no, to jest... Kurwa, tak naprawdę nie przepadam ani za tym, ani za nią. Nie mam pojęcia. Wezmę... Majka może. Tak naprawdę są na równi jak dla mnie. Dawaj dalej. Josh czy Emily? A więc teraz dochodzimy do osoby, której najbardziej nie lubimy. Nie no, naprawdę tak nie mam nic do nich, nie wiem. Może Josha bardziej lubię. Nie wiem. Jessica czy Chris? Chris jest fajniejszy. Powiedz mi, kogo najbardziej nie lubisz w tej swojej grze, którą tak gorliwie prowadzisz? O Jezu. Dwie kobiety, które się pokłóciły właśnie. Które zrobiły wielką dramę nie wiadomo o co. To chyba Emily zaczęła. Kurde, nie mam pojęcia. Tak naprawdę obie są na równi. Nie wiem, Emily może, ona tam odwala różne rzeczy dziwne czasami. Ci, którzy może. Mają pewności na ogół zachowują się, jakby mieli jej sporo za dużo. Przemyśl to. Czy to czasem nie jest tak jak z tobą? Czemu nie poszliśmy w drugim kierunku, które... Skończył nam się czas. Które osoby najbardziej lubię. Do zobaczenia. Fuck, co się tutaj dzieje? Coraz straszniej... Coraz straszniej wygląda to miejsce. A więc tak, to by był koniec tego epizodu. Strasznie krótki epizod był. Dobra, więc to by było na tyle na ten odcinek, na ten epizod. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to lubcie ten filmik i subskrybujcie po kolejne odcinki. A ja się z wami żegnam i do jutra!